Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku Celebryki. Króciutkie wyjaśnienie ode mnie, ponieważ jeśli oglądacie tę serię, to jesteście przyzwyczajeni, że spotykam się z różnymi znanymi osobami i sobie na jakieś tematy rozmawiamy. Ale jak ten pomysł powstawał w mojej głowie, to miało to wyglądać w ten sposób, że te znane osoby miały opowiadać o swoich samochodach, o tym, czym jeżdżą na co dzień, i właśnie to zrobi dzisiaj Łukasz Juras Jurkowski. Cześć Łukaszu. Uszanowanie, witam serdecznie. Powiem Ci, Panie, że umówić się z Tobą to nie jest prosty temat. Jak tak ma wyglądać emerytura w Polsce, że działasz na 5 etatach, to ja chyba wolę pracować do 80. Wiesz co, no niestety, ja mam sam do siebie dużo pretensji, że bardzo często właśnie trudno mnie złapać na takie formy, wiesz, jak wywiad, bo raz mam dużo obowiązków zawodowych, a dwa, że też mam dużo do takich prywatnych, wiesz, opieka nad dzieckiem, tutaj zawieź, przywieź, być po prostu, nie? I dłuższy czas temu, parę ładnych lat temu, po prostu przekładam raczej nawet czas wolny względem, wiesz, rodziny, niż wywiadów, także jak jest taka chwila, tak jak dzisiaj widzisz, środa, jak artyści 12:30 spotykają się, aby coś zrobić, no to z wielką przyjemnością takie rzeczy mogę robić. Wiesz co, ja z Joe Bidenem mi było łatwiej ostatnio, bo ja zadzwoniłem, powiedziałem, żeby był, okay. On powiedział, że nie będzie i go nie było. Rozumiem, tak jak powiedziałem, 50-50, on chciał, ty nie, czy ty chciałeś, on nie. O, tak, dokładnie. Rozumiem, znam temat, nie no, ja tak mam i, nie, no, śmieję się. I niestety, wiesz co, zawsze to trwa, ale finalnie udaje się umówić. Wiesz co, ale jakby to pytanie ma taki sens, bo ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Powiedziałem Łukasz Juras Jurkowski, jakbym cię chciał przedstawić dalej, czym ty się dzisiaj zajmujesz, to ja wiem, że jak robisz 6 rzeczy, to może nie ma co mówić, jakby zawężać się do jednej, ale jako kogo ja cię powinienem dzisiaj przedstawić? Nie wiem, speakera, komentatora, biznesmena, nie wiem, profesjonalnego gracza w PlayStation, w wyciszu domowym. A kim ty się dzisiaj czujesz, jakbyś miał jedną rzecz na przykład wybrać? Wiesz co, chyba, nie wiem, no najwięcej obowiązków mam telewizyjnych, tak, czyli bardziej komentator, bardziej gospodarz programów telewizyjnych i to chyba jest główne moje zajęcie, a wszystkie dodatkowe rzeczy, bo jeszcze, tak jak mówiłeś, na speakeruję, za chwilkę wracam prawdopodobnie z moimi podcastami, prowadzę fundację. Kurczę, nie wiem, no prowadzę wiele jakichś imprez takich konferencjersko, no, jest tego dużo, no. Przy okazji jeszcze staram się coś ze sportem mieć wspólnego, ale z tym już jest zdecydowanie gorzej i trzeba po prostu pogodzić się, że mój czas w sporcie już minął i skoncentrować się już na tym życiu zawodowym, które w zasadzie determinuje moje bycie od wielu, wielu lat. Ja z tym sportem to chyba się nie pogodzę, ale to może później. Okay. Przechodzimy za chwilę do samochodów. Jeszcze tylko słowo na temat partnera kanału, czyli Fundacji na Rzecz Uczciwej Bankowości. Jeśli posiadasz jakiś kredyt, na przykład we franku szwajcarskim, tak jak ja, i czujesz, że coś z tym kredytem jest nie do końca ok, to jest moment dla Ciebie, ponieważ Fundacja pomaga właśnie takim osobom jak my, aby wyrównać szanse w walce z bankami. Jak to działa? Otóż jeśli już masz ten kredyt walutowy, to Fundacja całkowicie bezpłatnie przeanalizuje Twoją umowę i poinformuje Cię, co w związku z tym możesz zrobić. Najczęściej dochodzi do całkowitego anulowania kredytu, co oznacza, że spłacasz jedynie kapitał. A jeśli masz jakiś inny kredyt, na przykład samochodowy czy jakiś inny gotówkowy, Fundacja jest w stanie odzyskać 100% wpłaconych odsetek, prowizji czy anulować odsetki, które miałyby nastąpić w przyszłości. Jak wynika ze statystyk, aż 95% takich kredytów kwalifikuje się do odzyskania 100% odsetek, a co najważniejsze, w przypadku takich umów rozliczenie z Fundacją następuje tylko i wyłącznie w przypadku zwycięstwa, co oznacza tyle, że niczym nie ryzykujecie. Od niedawna Fundacja pomaga również osobom, które mają kredyty hipoteczne, ale w złotówkach, ponieważ te umowy również posiadają zapisy stanowiące podstawę do unieważnienia takich kredytów. Naprawdę zachęcam do kontaktu z Fundacją, wszystkie linki macie w opisie do tego filmu, a sama Fundacja oprócz 10-letniego już doświadczenia zapewni Wam darmowe analizy Waszych umów, same spotkania odbywają się w naprawdę fajnej atmosferze, a wszystkie, nawet najbardziej skomplikowane zapisy tłumaczone są na język zrozumiały dla nas wszystkich. I co ważne, szczególnie dzisiaj, cały proces może odbyć się w 100% zdalnie. Także po obejrzeniu tego filmu koniecznie skontaktuj się z Fundacją i oszczędzaj swoje pieniądze. A my wracamy do Jurasa. Dobra, co do samochodów. Pamiętasz w ogóle, ile miałeś lat, jak zdałeś prawko? 24.
O, to nie tak wcześnie. Nie tak wcześnie. A wiesz co, powiem Ci, że ja zawsze byłem w takim obozie, że a niepotrzebny mi te, wiesz, prawo jazdy, bo i tak nie mam pieniędzy na samochód, to po co mi dokument? Raczej nie miałem możliwości, żeby poprosić tatę o samochód, bo wiem, że zawsze był z tym problem, ale ja to rozumiem z perspektywy czasu, nie? Więc nie potrzebowałem prawa jazdy i w zasadzie historia jest taka, że zrobiłem prawo jazdy, mając obiecany samochód, który dostanę do użytkowania. Okay. Pamiętam pierwszego partnera chyba KSW po pierwszej gali, był Red Diablo Energy Drink, pamiętam dokładnie, bo mieli we swojej flocie Seicento w kombi, nie? 1-1. I powiedzieli, że mogę dostać taki do użytkowania i w zasadzie to był mój pierwszy samochód. Więc robiłem prawo jazdy, zdałem za trzecim podejściem, z czego byłem trochę zszokowany, bo wydawało mi się, że za pierwszym razem jestem w stanie to zdać, że jakoś mi ta kierownica siedziała, mimo że nigdy nie czułem się z motoryzacją jakoś bardziej związany. I dopiero za trzecim mi się udało zdać. Na pierwszym mnie uwalili, że jechałem na dwupasmówce po lewej stronie, nie? Pasem dla sportowców, a tu okazuje się, że ruch jest prawostronny, taki złośliwy. Drugi egzamin przerwałem sam, bo było opóźnienie na placu manewrowym, a Legia grała. I przerwałem, mówię, nie wyrobię się na mecz. No. Tak. I wysiadłem naprawdę z samochodu, powiedziałem, dobra, ja się zapiszę na następny. I pobiegłem na autobus, żeby pojechać na Legię. A dostałeś ten samochód, jak już zdałeś? Czy tak. Nie, jak zdałem, musiałem dokument pokazać, że jest. Odebrałem i byłem dumnym posiadaczem Seicento. Pytam, bo miałem kumpla, który zdawał 7 razy i tam chyba od trzeciego to już jechał na egzamin swoim samochodem. Ale tak nie zdawał. Wiesz co, to ja mam wśród znajomych motocyklistów takie numery, że motocyklem zawsze podjeżdżają na egzaminy, nie? Bo próbują zdać od wielu lat. No. Jesteś w stanie wymienić po kolei samochody, jakie miałeś? Chyba tak, wiesz, nie było aż tak nie wiadomo ile. No na pewno pierwszy Seicento. Później, jak musiałem zdać już ten Seicento, to było mi bardzo przykro, bo to świetna fura, bo jeszcze w gazie w ogóle, to za 50 zł to ja tydzień jeździłem. A wiesz, jak nie masz pieniędzy, to jednak robi różnicę. Potem pierwszym samochodem, który kupiłem, był Opel Vectra 1.6 w hatchbacku, w kolorze cappuccino. Kupiłem go z komisu, biorąc pożyczkę, pamiętam, za 13,5 tysiąca. Biorąc pożyczkę od rodziców i na nie moje nieszczęście, no, to tak jak czasy komisów, że raczej ciężko było zaufać. I po tygodniu mi silnik pieprznął w tym samochodzie, nie? Ale także do wymiany całkowicie. I musiałem 5 tysięcy włożyć w silnik jeszcze, a mówimy 5 tysięcy, to pieniądze, które były dla mnie nieosiągalne wtedy. Wiesz, ja za walkę tyle nie dostawałem. Naprawdę, no to inne czasy, pamiętajmy, to było 2005-2006 rok. Musiałem odłożyć sobie chyba z dwóch pojedynków, wiesz, żeby zreperować ten samochód. Finalnie go zrobiłem, później sprzedałem, bo w międzyczasie odkładałem już na kolejny samochód z każdych pojedynków, gdzieś tam po jak trochę pieniędzy, bo marzyła mi się Mazda 6. Wiesz, w kombiaku czarna, wymarzona taka. A że mam rodzinę w Niemczech, to po prostu szukali na tamtym rynku, bo zawsze było taniej i wiadomo, że lepszy samochód, bardziej sprawdzony. I kupiłem tą Mazdę i cieszyłem się nią 2 lata, po czym mi ją ukradli. To był taki temat. Kradną na maksa, wiesz, kradną na maksa. I ukradli mi tą Mazdę, co było mi bardzo przykro. W międzyczasie czekając na, oczywiście miałem ubezpieczenie, więc trochę inaczej, wiesz, tam. Oprócz tego, że po prostu było mi żal. Żal mi było też nie tylko samochodu, ale na przykład kolekcji płyt, które miałem, wiesz, w środku. Bo miałem naprawdę mega albumy, których wiem, że już nie byłem w stanie skompletować. Zresztą potem dałem sobie sprawę ze zbieraniem już płyt na taką dużą skalę. Wiesz, fotelik dla dziecka, takich rzeczy było mi, wiesz, jakieś tam sprzęty. No tak. I tego było mi żal, wiesz. Ja ten samochód znalazłem, tylko że właśnie to ją wykup chcieli, wiesz, dosyć duży. Więc stwierdziłem, fuck off. Nie pytać, jak znalazłeś? Nie. Znaczy, stał po prostu gdzieś tam na rogu. Nie, wiesz, no, człowiek przez życie poznaje dużo różnych ludzi i tak się wydarzyło, nie? Memory 5. Duże szczęście miałem, może tak bym powiedział. I co? I potem czekając na AC, musiałem pożyczyć pieniądze, aby kupić samochód, aby mnie do poruszania, bo już byłem uzależniony, wiesz, i od tego, żeby po prostu jeździć i też już, kurczę, tak było ciężko mi się przesiąść na komunikację, a na taksówki też nie było mnie po prostu stać. Więc kupiłem, pamiętam, za niewielkie pieniądze, chyba nawet za 18 tysięcy, Audi A4. O Jezu, nie wiem, czy była B3 albo B4 chyba, ale taki, wiesz, taki stuningowany, Fele 21 cali,
cztery rury z tyłu, wiesz. I oczywiście w kit wszystko, nie? Bo jedna była. A który mniej więcej, znaczy rok nie samochodu, tylko który to był rok? Który to był rok? O Jezu, nie wiem, ósmy, dziewiąty jakoś tak, no. Dobra. Bym powiedział. I miałem jeździć nim pół roku, czekając na odszkodowanie, żeby zainwestować inny samochód. Spędziłem w sumie rok z tym samochodem. On tam był jeszcze moc podniesiona, wiesz, diesel, kopcił na czarno, ale zapieprzał i naprawdę byłem zadowolony z tego samochodu. Pomijam, że musiałem cały czas felgi prostować, bo 27 cali na polskich drogach, a i opony te jeszcze, wiesz, pękały, nie? To zawsze był problem z nim, ale sprzedałem go i wiem, że właściciel był zadowolony, bo ja mam coś takiego, że dbam o samochody i to dosyć mocno i przywiązuję się emocjonalnie do nich i traktuję w ogóle personalnie maszyny moje. A później po Audi był Mazda CX-7, bo zamarzył mi się SUV, a miałem zawsze taki wiesz, taką słabość do Mazdy i kupiłem Mazdę i jeździłem ją bardzo długo, właśnie chyba z 6 czy 7 lat. Po czym, jak już postanowiłem, że ją sprzedaję, to jest właśnie szczęście Jurasa, to mi tłoki zrobiły dziurę w silniku. I kosztowało mnie 15 tysięcy naprawa samochodu wartego 30 tysięcy, nie? Więc musiałem wrzucić to i w zasadzie, wiesz, no nie uzyskujesz takich kosztów. Sprzedałem, bo się po prostu obraziłem na ten samochód, że tak mnie potraktował. I wtedy padł pomysł na Audi A6, którą mam do tej pory, już szósty rok w zasadzie. To i mówię, wiesz, no dobrych samochodów się nie zmienia, a w Audi jestem zakochany. Postanowiłem w zeszłym roku, że doinwestuję jeszcze w ten samochód, bo był plan, żeby zmieniać, ale w sumie właśnie z moim przyjacielem Adasiem, którego pozdrawiam serdecznie ze Sportmilu, mówi, po co zmieniać? Ja mówię, kurde, w sumie tak, no wiesz, zrobiłem nim prawie 200 tysięcy i wiesz, ten samochód jako specjalnie mnie nie zawiódł nigdy i ma wszystko, wiesz, i moc, i wyposażenie, i wygodę. I postanowiliśmy, że przy okazji tego, że tam lekko z silnika podciekało, to i tak musi zostać połowę silnika rozebrana. Mówię, dobra, dawaj, inwestujemy. I zainwestowałem dużo pieniędzy w to, żeby odnowić ten samochód, wiesz, silnikowo, nowa skrzynia biegów. I w zasadzie jest jak nówka sztuka prawie. Dobra, czyli jest Audi, jest Camaro, to też zaraz pogadamy o tym. Tak jest. Ale jakbyś powiedział jakieś tam mniej więcej dane odnośnie tego Audika? To jest 3.0 biturbo, 313 koni w podstawie. My go zrobiliśmy na 400 koni, 850 Newta. 850? Tak, no nie, no, zrywa absolutnie, wiesz. No. Wciąga wszystko tak naprawdę i to bez żadnych kompleksów. Naprawdę musi być mocny samochód, wiesz. Na jedno, powiedzmy, wiesz, na 1,4 mili myślę, że Camaro to się w stanie zrobić z racji tego, że Camaro zanim się rozpędzi, to zamuli, wiesz, no tak. Zamieli z minutę w miejscu z racji tego napędu dużej mocy. A no i to w zasadzie najważniejsze informacje, nie? Co do tego samochodu. A skąd w ogóle Team Audi? Wiesz co, zawsze było mi, tak zawsze traktowałem Audi z tych wszystkich niemieckich marek jako taką markę premium, do której będę dążył i spełniał marzenia, nie? Zawsze gdzieś ja sobie stawiałem jakieś małe cele i chciałem mieć samochody, które sobie wymarzyłem. I wymarzyłem sobie A6 tylko w tej poprzedniej budzie, jeszcze starej. No tylko, że nieosiągalne finansowo po prostu to było wszystko do i tak gdzieś konsekwentnie, no mówię, spełniam sobie takie małe marzenia, wiesz, pracując na to w zasadzie, wiesz, dużo lat, ciężko, sumiennie, ale się udaje. Ja do tych marzeń wrócę, bo będę miał potem jedno pytanie na z tym związane, ale jeszcze póki co samochody. Camaro. Ja znam tę historię, skąd się ono wzięło, ale może opowiedz, bo też będzie do tego pytanie. Ja myślę, że każdy, kto kocha Camaro, dokładnie w ten sam sposób się zakochał, oglądał jak ja. Ten sam film. Tak jest, Transformersy i po Transformers, po Bumblebee, każdy chciał mieć Camaro i faktycznie tak było ze mną. I ta scena jest taka, kiedy ten stary model Camaro, to jest tam chyba z 70 roku te Camaro, tak. Przejeżdża przez tunel z tym nowym Camaro. I one się mijają i one zmienia kształt. I ja mówię, co to za fura? Ja mówię, nie widziałem, patrzę tylko, że to jeszcze w rolet. I od razu internet, mówię, what the fuck is that? I absolutnie zakochałem się od pierwszego wejrzenia w Camaro i stwierdziłem, że kiedyś to będzie, wiesz, i właśnie na zasadzie to będzie mój cel. I stwierdziłem, że no to zbieramy pieniądze na Camaro. I 8 lat to trwało, ale w końcu pewnego dnia stwierdziłem, że dość odkładania pieniędzy i nie wiem, trzymania ich nawet, spełniam marzenia, wiesz, życie jest za krótkie, żeby
żeby sobie odmawiać wielu rzeczy. Ja jestem trochę życiowym hedonistą, czy może nie trochę, nawet bardzo. I stwierdziłem, jak nie teraz, to nigdy. I złapałem kontakt z American Dream Auto, które sprowadza fury. Fajnie, lekko walnięty, wiesz, z boku. Kupiłem go naprawdę w dobrych pieniądzach, zrobiony idealnie na błysk. A kupiłem go z 2019 roku, z tego rocznika i z najazdem 400 mil, nie? Także ktoś wyjechał w zasadzie z salonu i za chwilkę nim panął. A wiadomo, że w Stanach nie naprawia się samochodów, tylko oddaje do ubezpieczalni, oni potem to licytują. I tak udało mi się kupić Camaro, które do tej pory jest ze mną i wiem, że raczej zostanie ze mną chyba już na zawsze, bo to jest takie też spełnienie motoryzacyjnego marzenia. Coś tam dłubane było przy nim? Wydechy porobione, trochę wyczerniony jest bardziej, bo chciałem mieć takiego bandytę czarnego, ale więcej rzeczy nie jest zrobione. Kompresor nie jest potrzebny mi w tym samochodzie, bo ja mam tą wersję SS 6,2 V8, a jest ta ZL1, gdzie masz tam prawie 700 koni. Ale stwierdziłem po jeździe tym moim SS-em, bo wcześniej miałem okazję pojeździć trochę Camaro, żeby się przymierzyć. 450 koni tył napęd na polskie warunki pogodowe absolutnie wystarczy. Ten samochód nawet na suchym mieli każdy zakręt, gdzieś dupa zaczyna odjeżdżać. Więc stwierdziłem, że 700 koni w tym samochodzie nie będzie frajdy w ogóle z jazdy i takiej kontroli trakcji. Jak ludzie reagują na przykład, jak jedziesz na ulicy? Pytam też nie o sam samochód, tylko na przykład, nie wiem, jakie ty masz szyby, jeszcze nie widziałem, widać cię w ogóle, że to ty? Tak, nie, zgodnie z prawem. Jest coś takiego na drodze, że na przykład ktoś cię rozpoznaje, jakieś dziwne sytuacje? Audi mam podpisane rejestrację, potem tak. Jak mi ukradli Mazdę, to mam rejestrację imienną, bo w ogóle po tej Mazdzie miałem każdy samochód imienną rejestrację. Camaro nie, ale może to zmienię z czasem. Audi mam podpisane, więc siłą rzeczy jak ludzie gdzieś mijają, to zawsze długie światła, ktoś robnie, pozdrawiają. Raczej fajne, miłe sytuacje. Ja też staram się nie robić głupot i myślę, że poza przekraczaniem prędkości czasami rzadko, od 5 km, to nie robię głupot na ulicy. Myślę, że jestem rozsądnym kierowcą. Każdy oczywiście mówi, ja jestem najlepszym kierowcą. Nie jestem najlepszym kierowcą, myślę, że jestem rozsądnym kierowcą. Więc też nie determinuję takiej sytuacji, żeby ktoś na mnie trąbił, nie? Oczywiście nawet jakby to chciał trąbnąć, jak czy rejestrację, to może lepiej nie trąbić, ale nie. Prawda jest taka, że należę do grupy kierowców, którzy bardzo mocno odreagowują życie jadąc samochodem. Ja właśnie o to chciałem zapytać. Tak, przeklinam czasami obłahe sytuacje, ale nie traktuję tego w formie takiej, wiesz, rasowej agresji. Bo ja nie wysiadam do nikogo z samochodu, tylko baranie ubiewie, ale jak jedziesz, wiesz, i tak dalej. Czasami naprawdę potrafię puścić fajną wiązankę, chyba że ktoś robi naprawdę głupoty, no to i nawet trąbne, pokażę, by się puknął w łeb, nie? Raczej to wystarczy, no, raczej też nikt nie odpowiada. Chciałeś pytać, by skoczył ktoś kiedyś, czy nie? Tak, zdarzały się sytuacje, no zdarzały się sytuacje, kiedyś na motocyklu miałem taką sytuację, jak jechałem, trafiłem małolata w S-klasie, ale takiego małolata, widać, że od niego samochód tylko wziął od taty na przyjażdżkę. Było zwężenie drogi i z dwóch pasów ja jechałem lewym, a jechałem moim cruiserem takim, 1800, Hondą VTX-em. Koniecznie chciał mnie wyprzedzić. Miał cały pas wolny, ja zobaczyłem go dosyć późno. Patrzę, że najeżdża mi na koło normalnie, tak na centymetry. Mówię, jakby mnie palnął, to z dużym prawdopodobieństwem przy tych remontach by mnie zabił. Zjechałem, przepuściłem go. On mijając mnie pokazuje do mnie różne rzeczy, zaczyna drzemać mordę. Oczywiście ja w kasku, więc nie wiadomo, że to jestem ja. Pewno pomyślał, że jakiś stary dziad na tym w gruzerze jeździ. Więc mówię mu kulturalnie, zjedźmy na przystanek. No, patrzę, zjeżdża. Mówię, it's my lucky day. Ale zdjąłem kask i krzywa w dół. Panie Łukaszu, przepraszam, proszę, panie Urasie. Nie, no przepraszam, głupoty. Ja mówię, no i co mam ci zrobić? Mówię, napluć na ciebie, nie, z liścia cię pociągnąć. Przecież jakbyś mnie trafił w koło, to byś mnie zabił, człowieku, nie? Mówię, więcej wyobrazi trochę na drodze. I tak się takie sytuacje zazwyczaj rozchodzą, jak wysiadam z samochodu i wiesz, ja też nawet nie chodzi o rozpoznawalność, tylko chodzi o to, że ja jestem kawał faceta, nie? To raczej ciężko ryzykować, żeby się ze mną szarpać. Nie? Było kiedyś tak, że też 5 małolatów jechało w furze, jechało naprawdę tak dosyć niebezpiecznie. I też pokazałem, zatrzymajcie się, to będziemy rozmawiać. Patrzę, że się zatrzymują w 5, wyskoczyli, ale takie. No takie łby po 70 cm i tak mówię, kurde ludzie, co wy, to
to też się skończyło na robieniu wspólnych zdjęć. I zazwyczaj tak te sytuacje wyglądają. No, nie musiałem nikogo raz kiedyś agresywnego typa, ale to jeszcze za mało lata bardziej. Musiałem wsadzić z powrotem do samochodu, bo wyszedł i chciał szybę zbić mojemu koledze, który prowadził z buta, więc go po prostu spakowałem z powrotem do samochodu, ale tak jakoś specjalnie nie mam. Raczej mówię, sam z siebie zamykam taką słowną agresją, trochę pogestykuluję, ale nic więcej się nie wydarzyło. Powiedziałeś o motocyklach. Powiedzmy, co masz w tej chwili u siebie w garażu? No, jestem dumnym posiadaczem dwóch Yamaszek. Yamaha MT-10 SP, to jest taki naked litrowy. Świetna maszyna, w której absolutnie zakochałem się od początku, kiedy zobaczyłem na targach w Mediolanie, jak była prezentowana cała ta linia MT i między innymi właśnie MT-10. I mówię, kurczę, no przepiękny motocykl. Wygląda jak Optimus Prime z Transformersów, nie wiem, w ogóle jakaś dziwna korelacja, mimo że nie jestem jakimś wielkim fanem tego filmu, nie to, że oglądam go 10 razy, ale akurat tak wyszło, że Camaro i Yamaha MT. I chciałem kupić ten motocykl, miałem wcześniej kupiłem MT-09 i tak po sezonie, w zasadzie dzięki mojemu przyjacielowi Adasiowi z Yamahy, Yamaha Plan Position, padł pomysł, że będą szukać w Polsce ambasadora dla modelu MT-10, a że to jest taki absolutny chuligan uliczny, taki wiesz, wariat, potrzeba kogoś, kto równie ma, nie wiem, wiesz, poukładane, niepoukładane w głowie i wybór padł na mnie. I bardzo szybko, fajnie złapałem wspólny język z Yamahą i dogadaliśmy się, że zostaję ambasadorem i jestem ambasadorem w zasadzie do dzisiaj i teraz przed nami kolejny sezon i już też czekam na motocykl, który do mnie przyjdzie, bo to jest tak, że co sezon ten motocykl, na którym ja jeżdżę, jest sprzedawany. Okay. I potem na początku sezonu kolejny raz biorę MT-10. Także dziękuję Yamaszce za to w ogóle, za bycie w rodzinie Yamahy, bo to jest naprawdę fajny taki rodzinny układ. Nie powiem, że tu reklama, że ambasador, tylko naprawdę mega fajnie przy każdej imprezie Yamahy się widzimy i spędzamy czas. I co? No i teraz w tym roku bo trochę odkładałem też w planie przez kontuzję mostka, nie bardzo było jak jeździć w terenie, złapałem taką zajaweczkę na enduro i byłem na tym rajdzie enduro rally, wymęczyłem się, wywróciłem 5 razy, do tej pory bark mnie boli i motocykl trochę dostał po dupie, który dostałem od Yamahy Tenere 700 i stwierdziłem, że wow, no jakkolwiek to brzmi, to jest mega frajda i chcę do tego wrócić i Yamaha po prostu, ten motocykl, na którym ja jechałem, odrestaurowała go po tych wywrotkach i ja po prostu Yamaha odkupiłem. I stoi w garażu i kilka razy już miałem okazję nim wyjechać, teraz czekam na sezon, aby się właśnie pobrudzić bardziej w terenie, więc taka zajaweczka, do której wróciłem po wielu latach. Były jakieś gleby większe? Miałem kilka takich nieprzyjemnych jakichś sytuacji, no jeden z pijanym kierowcą i ciężarówką, kiedy zajechał mi drogę, schambował, nawet nie zdążyłem klamki nacisnąć hamulca, więc po prostu się w niego wbiłem. Dużo szczęścia miałem wtedy, bo był tłok. W miejsce, w którym zazwyczaj latam pewno z 20-30 km więcej niż leciałem wtedy, a leciałem z 7 dych, myślę, to mnie uratowało trochę, bo tak naprawdę sporty walki i wzmocnienie całego koru i mięśni i wszystkiego pomogły, że skończyłem lekko na pogruchotanych łapkach i trochę problemów z szyją, ale tak w miarę dobrze względnie tego, jak się w niego wbiłem, skończyłem tę przygodę. Jak wróciłeś po tym dzwonie na moto od razu? No właśnie, kurczę, tak jest, że ponoć jest te przysłowie, jak spadłeś z konia, to szybko na niego wsiadaj. I jak tylko ręce doprowadziłem do użyteczności, że mogłem z powrotem nimi ruszać, pierwsze co zrobiłem, pojechałem do Yamahy. Nie było innego motocykla do wzięcia. Pojechałem takim lekką niepewnością jednak. Po glebie na motocyklu zawsze troszeczkę zostaje to. To nie była moja pierwsza gleba, ale taka najpoważniejsza to była gleba. I jedyny motocykl, który został, to R1 sportowa. No ja nie jestem fanem sportowych motocykli w pozycji, bo z racji tam kręgosłupa i tak dalej, ale mówię, dobra, no to dawaj tą R1, nie? I tak pierwsze 5 minut było trochę niepewności jadąc tym motocyklem, ale jak wyjechałem, miś proste, wyjechałem na SSM-kę i odkręciłem manetkę i poczułem znowu to, co każdy czuje motocyklista, co powoduje uzależnienie od dwóch kółek, to od razu, wiesz, uśmiech na twarzy pod kaskiem i
często, to każdy motocyklista pewno przeżył wielokrotnie i też to robił, że wiesz, krzyczysz sobie w kasku, wiesz, hell yeah, zajebiście, mamy to, nie? I w zasadzie bardzo szybko to wróciło. Ile jeździsz rocznie mniej więcej na moto? Kiedyś robiłem po 80 tysięcy kilometrów, teraz niestety dużo, dużo mniej. Raz, że no, dzielę na każdą maszynę, bo ja mam tak, że czasami jak, nie wiem, jedna maszyna stoi, to mam wyrzuty sumienia, że ona stoi. Więc siłą rzeczy wybieram, aby każdy jeździł porówno. Bo to najgorsza zbrodnia chyba dla motoryzacji, aby maszyna stała. A teraz 2-3 tysiące nakręcam, bo też mało to ostatnie 2-3 lata nie byłem na żadnym takim tripie dłuższym. A właśnie chciałem spytać, gdzie byłeś najdalej na moto? Najdalej na moto? Nie, Rumunia chyba, tak, że taki najdłuższy. No bo najdłuższy względem czasu, może tak. Bo czasowo robiłem różne tripy, ale razem z moim przyjacielem Łukaszem Medridersem, który też na pewno w dużej mierze wkręcił mnie w motocykle. Siedliśmy tak dosyć spontanicznie na motocykle i w 6 dni prawie 4000 km dziabnęliśmy. Tak nazwaliśmy to motorzeźnia, bo to po 500-700 km wiesz, dziennie się jechało. Mieliśmy cel dolecieć pod granicę z Bułgarią do Wamaweka, takiej miejscowości, i dojechaliśmy, oczywiście przejeżdżając Transalpinę, tą piękną trasę. I co? I tam jeden dzień, drineczki, nie, następnego dnia wytrzeźwiliśmy, wychillowaliśmy i potem siedliśmy na maszyny, żeby wracać. Jeszcze wracając, zaliczyliśmy zamek Drakuli. Także mega. Rumunię w ogóle bardzo polecam, jeżeli chodzi o motocykle. Nie ma się tak naprawdę czego tam obawiać, bo tak zła sława gdzieś się za Rumunią ciągnęła. Zajebista przygoda, jeden z lepszych tripów motocyklowych, jaki miałem. Masz jakiś wymarzony motocykl, czy to jest to MT-10? MT-10, mówię szczerze, nie mówię tego przez pryzmat współpracy z Yamahą, ale to jest motocykl, który mi bardzo siedzi. Po pierwsze naked, więc ja lubię nakedy, litrowy, 160 koni, więc mocy nie brakuje nawet na takiego grubasa jak ja. I ten motocykl ma wszystko, co ja potrzebuję do takiego codziennego użytkowania. Wiadomo, że jak jadę w dłuższą trasę, teraz mam jakiś tam plan. No mam dwa plany, ale taki najbliższy to chciałbym motocyklem pojechać do Normandii na plażę Omaha, bo gdzieś jestem cały czas od filmu Szeregowy Ryan wkręcony w tą tematykę tego D-Day. Chciałbym poczuć magię tego miejsca, co tam się wydarzyło. Stanąć na plaży Omaha i po prostu tam być. I to jest taki plan, to jest 1800 km do zrobienia, więc pewno z tydzień będę potrzebował, żeby pojechać w jedną z drugą stronę. Razem na tę chwilę z Robertem Złotkowskim, moim przyjacielem, trenerem, siadamy na motocykle i będziemy jechać. Może nagram z tego jakiś w ogóle filmik, jakiś taki dokumencik. Tam na miejscu też jest wiele miejsc poza plażą Omaha, które warto zobaczyć, przypominających o tej inwazji alianckiej w 1944. Wiesz co, ale to jest może dobry moment. Ja mam takie pytanie. Zastanawiałem się nad czymś takim odnośnie Ciebie, bo oglądałem chyba u Winiego, jak byłeś, i mówiłeś, że na przykład marzyłeś kiedyś o PlayStation. Mhm. Ja miałem tak samo, tylko kupiłeś sobie to PlayStation, ja też sobie kupiłem, tylko Ty potem zostałeś ambasadorem PlayStation. To się ładnie nazywa, tak. Tak. Nie wiem, teraz stracę połowę subskrybentów, ale trudno. Od dzieciaka, odkąd, nie wiem, rozróżniam kolory, kibicowałem Legii. Ty też? Tylko Ty teraz w tej Legii pracujesz. Tak jest. Wiele rzeczy takich jest. Nie wiem, MMA. Ja tak samo uwielbiałem od zawsze praktycznie MMA. Ty jesteś legendą KSW. Czy Ty masz jakiś taki sposób na życie, że nie wiem, takie marzenie i potem z tych marzeń robisz sobie jakiś cel, który realizujesz? Czy to jest przypadek? Dużo w moim życiu jest przypadku, ale też dużo... ja zawsze żyłem wedle zasady dream big, nie? Mówiąc po angielsku. Dream big. I zawsze gadałem, mówiłem, myślałem o rzeczach, które były dla mnie jakimś absolutnym kosmosem. I ja myślę, że to takie ułożenie w głowie celów sobie w życiu bardzo mocno determinuje, że do tych celów jestem w stanie dochodzić. Nie? I naprawdę ja, to teraz mówimy, kurde, mega fajne życie, tutaj Yamaha ambasador, tutaj PlayStation, tutaj jedna firma, tutaj druga, tutaj, o Jezu, ten znowu dostał darmozja za darmo wszystko, nie? Tylko że ja na to pracowałem 20 lat, wyrzeczeń, bólu, krwi, naprawdę, wiesz, poświęcenia życia prywatnego i towarzyskiego, abym mógł teraz niejako trochę spijać śmietankę z tej kawy, którą parzyłem całe życie. I
to rozróżnia też ludzi, którzy... czy ja mogę powiedzieć, że osiągnąłem sukces? Dla mnie tak. Ja jestem chłopakiem z bloku, z ławeczki, który marzył o czymśkolwiek, nie? A teraz robi ze mną wywiad. Mogę cię wtrącić? Mogę cię wtrącić? No. Bo mi zupełnie nie chodzi o kasę, bo kasę to może każdy zarobić i sobie coś kupić. Ale nie, to nawet tylko ja też nie mówię o pieniądzach. No właśnie, tylko ty robisz takie rzeczy, które są dużo dalej. No nie każdego chce Legia zatrudnić na przykład, tak? Więc właśnie o to mi chodzi. Trzeba mieć czwarta w życiu, nie? A jest takie powiedzenie, że głupi ma zawsze szczęście i ja się tutaj kwalifikuję do tego powiedzenia, jak najbardziej. Dużo szczęścia miałem w życiu, ale też na wiele rzeczy po prostu pracowałem, aby zostać zauważony. No to w sumie może to też dobre pytanie odnośnie dzisiejszych czasów. Jesteś w stanie na przykład porównać, jak się te czasy zmieniły? Masz młodego zawodnika, piłkarza. Odnośnie motoryzacji, bym to chciał osadzić. Jak to było kiedyś, a jak to było dzisiaj? Pod takim kątem, że przychodzi chłopak, ma 19 lat, 3 razy kopnie piłkę. Na co dzisiaj stać takiego gościa? No bo widzisz, czym oni przyjeżdżają na te treningi, a ty zacząłeś od tego, że 5 tysięcy na coś nie było, nie? 10 walk, nie, w 10 tylko wziąłem pieniędzy, 9 zrobiłem za darmo. Za torbę i puszkę białka, nie? Na co stać takiego 19-latka? Na dużo. No nie jest tajemnicą, że polscy piłkarze zarabiają dużo, ale... Ja nie jestem po tej stronie, który będzie hejtował, nie dlatego, ja że nie znam, hejtuję, nie. Że znam, ale nie, no większość społeczeństwa hejtuje zarobki piłkarzy względem poziomu, który prezentują i sukcesów, które osiągają, no to... Chcę zobaczyć, jakie jest... czasy zmieniły, o to mi bardziej chodzi, nie? Ja myślę, że obecnie sportowcy mają łatwiejszą drogę do zarobienia większych pieniędzy, również w MMA, niż to było 20 lat temu. Myślę, że łatwiejsza droga też trochę jednak determinuje to, że jak ktoś ma 19 lat i przychodzi do takiej Legii, bo można mówić wszystko, ale każdy piłkarz w tym kraju chce grać w Legii Warszawa, choćby zapierał się rękoma, nogami, że nie, jakby była oferta, to przyjdzie, bo Legia Warszawa jest największym klubem w Polsce. Kropka. Można się z tym zgodzić, czy nie, jestem nieobiektywny. Tak jest, wiem, bo widziałem takie sytuacje już mnóstwo. Jeżeli on w wieku tam 19 lat, 20 przychodzi do Legii, bardzo często dla niego jest to osiągnięcie szczytu kariery i spełnienie wszystkich marzeń, możliwości. I mówiąc najprościej, osiada na laurach. Dostaje kontrakt, gdzie zarabia po 10 tysięcy miesięcznie i dla niego to jest okej, wiesz, król życia i galerii. Mało jest chłopaków, którzy mają poukładane w głowie albo mają ludzi wokół siebie, którzy potrafią poukładać. Jeżeli tak jest, to mega. Jeżeli do tego jeszcze dojdzie ambicja, żeby grać jeszcze coś wyżej niż Legia Warszawa, pójść do fajnego klubu, rozwijać się sportowo i marzyć cały czas o największych sukcesach jak Lewy, to kurde, ja mogę stać i bić brawo. Tylko tych wartości, mam wrażenie, że z perspektywy czasu jest niestety dużo mniej. A jesteś w stanie porównać na przykład MMA do piłkarzy na przykład? Mówię o tych młodych, to jest tak samo, że i w MMA... Bo jest, wiesz, w MMA masz teraz małolata, który zrobi 4 pojedynki, nabije 4-5 pojedynków, jest niepokonany, bo nabił rekord na ogórkach, bo oczywiście z nikim, kto może mu zagrozić, nie chce się zmierzyć, bo on do UFC idzie. I on już dostanie za walkę, jak mu proponują 2000, to nie, 20 tysięcy ja chcę. To jest naprawdę teraz plaga, jeżeli chodzi o młodych zawodników. I wszyscy, którzy są w tym sporcie, dokładnie o tym wiedzą. No, lekko sodóweczka na samym początku dotyczy, myślę, że 80% młodych zawodników. Ci, którzy są zdeterminowani na sukces, nie będą narzekać, nie będą żądać kosmosów względem swojego miejsca, osiągają sukces. Ci, którzy wybierają sobie przeciwników, oni się zatrzymają prędzej czy później, bo prędzej czy później przyjdzie weryfikacja, nie? I nagle w 10 pojedynku, gdzie on już do UFC planował, nagle kolejnych kilka pojedynków w dupę i świat o takim zawodniku zapomina. Zadam Ci pytanie o freak fighty, tylko nie, że Cię namawiam, tylko chciałbym, żebyś mi odpowiedział, bo znam Twoje zdanie, myślę, że wszyscy znają, to ono się też pewnie zmieniało na przestrzeni tam lat. Ale zobacz, przedstawię tak sytuację. Powiedzmy, jest jedna czy druga federacja, ona Ciebie chce. Mhm. Kasa by Ci się zgadzała pewnie razy ileś tam w porównaniu do tego, co była kariera. Kibice też Cię tam chcą. A Ty mówisz nie. I pytanie, czemu? Nie, ja zawsze miałem tak, że moje zdanie jest najważniejsze względem wszystkich, którzy próbują na to zdanie wpływać. I pozdrawiam moją rodzinę, która też, wiesz, moją mamusię, która musiała toczyć się też boje wielokrotnie, aby cokolwiek przeforsować. Ja jestem taki, że jak coś mi nie leży, nie pasuje, to ciężko będzie mi zmienić moje zdanie.
I nie czuję się w tej formule. Wydaje mi się, że mówiąc nieskromnie, miałem wpływ na rozwój tego sportu w Polsce na tyle, aby ten sport był postrzegany jako dyscyplina sportowa, a nie wydarzenie sportowo-rozrywkowe. I chcę, żeby ten mój wizerunek cały czas jednak pozostał wokół sportu, a nie rozmieniać swoją karierę i lata budowania tego sportu w Polsce na drobne. Może nie drobne finansowo, ale na pewno wizerunkowo. No to w sumie chyba to chciałem usłyszeć. Ja taki jestem, no, trochę jestem naprawdę, ja już miałem ofertę, fajne pieniądze, mówiąc najprościej jestem pojebany, bo każdy kto słyszy coś, jesteś normalny, wiesz, większe pieniądze niż w KSW, no. A ja nie jestem tanim zawodnikiem w KSW po tym powrocie do sportu, po tej przerwie, ale mówię nie, po prostu nie, siadłem sobie, przemyślałem, kiedyś wracałem furą z Legnicy i tak myślałem o tym, bo miałem iść na spotkanie, aby dogadywać coś, ale mówię, że nie udźwignę po prostu tego bagna, które tam się dzieje promocyjnie. Dobra, ostatnie pytanie. Tam, nie wiem w sumie, gdzie jesteśmy. W lewo gdzieś, jakby jedziemy nie. I potem przed na światę wprost. No. Tam jest gdzieś taki stadion, nie najmniejszy. I tam się coś będzie działo niedługo. Aha. Daj nam jakąś nadzieję. Ale nie, kurczę, no to nie jest tak, że nadzieja, no jest nadzieja. To nie ode mnie zależy, czy ja na Stadionie Narodowym nie, wyjdę. Nie, no. To ciebie, więc pytanie... Nie dostałem propozycji walki na Stadionie Narodowym, więc nie ma żadnego tematu. Jeżeli dostanę propozycję, to spotkamy się, będziemy rozmawiać. Ale też nic na siłę. Ja już swoje w tym sporcie zrobiłem. Raczej ostatnie pojedynki to jest już hobby niż sport. Ciężko mi się przygotować na 100% z racji wszystkich obowiązków, bo nie jestem w stanie tych obowiązków, nie wiem, zawiesić na 3 miesiące, więc ciężko. No jak będzie temat, to będziemy rozmawiać. Na razie na tę chwilę nie ma tematu. Na tę chwilę idę kibicowsko zobaczyć Stadion Narodowy. Miałem przyjemność walczyć na stadionie. Każdemu zawodnikowi życzę, aby spełnił to marzenie, że wychodzić przy prawie 60 tysiącach ludzi, tym bardziej jak jeszcze wszyscy śpiewają scenę w Warszawie. To jest najpiękniejsza moja chwila sportowa i też nie wiem, czy chciałbym jeszcze raz ją rozmieniać. No właśnie. Chciałem zostawić może ten obrazek w głowie sobie już dla siebie. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ja już dawno przestałem mówić, że czegoś nie zrobię, bo życie weryfikuje. I każdy dorosły, myślę, że doświadczony facet czy kobieta myśli tak samo. Bardzo Ci dziękuję. Przyjemność. Zobacz, jak szybko poszło. Ile? Poczekaj, 41 minut. Puta madre! Wytniemy to o Maździe, że kradną. Nie, to ja jest pracowałem wiecie. W Maździe. Tak? Ej, nie widziałeś mojej? Moja pojechała podwyżków. Trzymajcie się. Dziękujemy bardzo. Hej.